Krzysiek musi uważać, żeby nie zniszczyć krzewów przy obiekcie. Potężna belka poleciała wprost na tuję. Ej, bardzo ładnie! Urwał! Zwani robota, krotadzisz! Dobra, odwracaj się, iść dalej! Zadjąć drabina, panowie, olewacja, trzeba to wyciąć. Odpadający styropian ciężko usunąć młotem, a cały czas zasłania on widoczność operatorowi. Pracownicy Tomka improwizują. Drabiami pan nic nie zrobi! Zostaw pan to, połóż pan te grabie. Grabie są do grabienia, teraz jest zima, nie ma liści. No. Panie Marku, na drabinę pan skakuje i pan topnie. A pan za karę go pójdzie asekurować. Krzysiek, czekaj, bo włażą tam ciąć ten styropian. Tomek się denerwuje, bo z każdą godziną traci coraz więcej pieniędzy. Robota powinna być już dawno skończona. Rozłóżcie ta drabina. Oj, wy musicie na szkolenie, jak się drabinę obsługuje. Trochę obrócić. Odwrotnie. Obrócić, o! To jest pierwszy raz. Góra! Nie, oni powoli bardzo robią, a jak... te drzewo! Nie tak! Dobra, ale dobra, może być, nie pan to zacznie. Panie Marku, ma pan 3 minuty, liczę czas! Ha! Kaję się! O! I teraz stała długość! To na to panu daje 6 minut! Brat szefa bardzo szybko wraca do pracy. Demolka trwa. Co? O, tymczasem przed Krzyśkiem pozostała ostatnia ściana od ulicy Stoczniowców. Operator podczas usuwania muru od ulicy musi cały czas uważać na 5 stępli, które podtrzymują sufit. Dodatkowo w stropie znajduje się instalacja zasilająca górne piętro, a więc gabinet dentystyczny. Natomiast tuż za ścianą znajduje się to, z czym dzisiaj największy problem ma Krzysiek. Krzewy, których nie można zniszczyć. No, ta ścianka jest mocniejsza. Cegła na betonie. Staraj się nie haczyć! Staram się! Tam uważaj na te nie? Druty, cały nie? Czas patrzę. No, no idź jeszcze. Przez cały czas pył utrudnia pracę operatorowi. Aj, kurz! Ja się nawet już nie chcę więcej jeść. Pyłu. Uważaj tam, bo to wisi. Zwali się wszystko na łeb. Powoli. Nie tylko krzewy, które rosną tuż za ścianą budynku, są problemem dla Krzyśka. Przy całej ryzykownej i trudnej rozbiórce, operator musi uważać przede wszystkim na stemple. Przesunął stempel na środku o 15 cm. Przesunął go koparką teraz. Stemple powinny być postawione w pionie i przyjmować na siebie obciążenie stropu. Stempel. Dasz radę przesunąć koparką? Ten stempel trzeba przesunąć. No, dawaj do góry. No, teraz. Minimalnie udało się przesunąć stempel.